Cześć kochani, chciałam wam opowiedzieć moją historię, jak urodziłam się kiedyś z wadą serca i lekarze robili wszystko, żeby mi pomóc. Zostało wykryte to, jak miałam 13-14 lat mniej więcej, kiedy było zagrożone moje życie. Byłam bardzo długo w różnych szpitalach, raz w jednym, raz w drugim, raz w kolejnym i tak w sumie całą drugą klasę gimnazjum przeleżałam od jednego szpitala do drugiego. I nikt nie był w stanie mi pomóc, nie mógł mi powiedzieć, co tak naprawdę mi jest. Aż w końcu znaleźli dziurę w moim sercu. I to była taka dziura między przedsionkami do operacji. I pojechałam do kliniki, do Zabrza, zrobili mi operację. Po jakimś czasie powiedzieli mi, że arytmia się nie cofnęła. Codziennie miałam ponad 30 tysięcy dodatkowych pobudzeń na dzień. To jest bardzo dużo. I z taką arytmią żyłam na co dzień. Lekarze powiedzieli, że możemy spróbować ablacji. To jest taki zabieg, że wprowadzają ci elektrody do serca i wypalają ci tą przestrzeń, która powoduje, że masz właśnie to ognisko, które powoduje tą arytmię. I miałam dwie takie operacje i powiedzieli mi, że już nic więcej się nie da zrobić. Zajęło to praktycznie 1/3 powierzchni mojego serca. I powiedzieli lekarze, że nie ma szans, że zrobili wszystko, co mogli. Zrobili wszystko, co mogli. A ja przyszłam na kontrolę i się okazało, że mam zdrowe serce. I wiecie co? Pojechałam do Holandii. Tam spotkałam mojego brata, który głosił mi Ewangelię i ja uwierzyłam w Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem, Bogiem cudów. On uzdrawia i On wtedy właśnie wcześniej mnie uzdrowił, żebym mogła spotkać się z moim bratem, z którym się nie wychowywałam na co dzień. Zostaliśmy oddzieleni. Kiedy miał 8 lat, poszedł mieszkać do rodziny zastępczej. Nie mieliśmy ze sobą relacji, nawet nie wiedziałam, jak wygląda. Wyobraźcie sobie, że ja nawet nie wiedziałam, czy ja go tam spotkam. A On ogłosił mi, że Jezus Chrystus jest żywy i prawdziwy i że On umarł za moje grzechy, za moje choroby, za moje cierpienia. Jezus Chrystus mnie uwolnił z tego i dzisiaj mogę tutaj stać i powiedzieć wam, że mam zdrowe serce, że już nie mam skurczów napadowych, że już nie mam bloków lewych, prawych, przedsionków i różnych innych arytmii, które kiedyś miałam. Zostałam uzdrowiona w 100%. W 100%. Tylko Jezus Chrystus może cię uzdrowić w 100%. Lekarze mogą robić wszystko, co chcą. Mogą robić wszystko. Ale tak naprawdę nie masz gwarancji, że cię uzdrowią. Tylko jedyna gwarancja, jaka jest, to Jezus Chrystus. On uzdrawia w 100%. W moim przypadku lekarze powiedzieli, że zrobili wszystko, co było możliwe. Ale tylko Jezus Chrystus mnie uzdrowił w 100%. I Jemu chcę oddać za to chwałę. Jeżeli dzisiaj jesteś tutaj i potrzebujesz uzdrowienia, przyjdź. My położymy na ciebie ręce. Zawołamy imienia Jezusa Chrystusa i będziesz uzdrowiony. W 100%, bo tylko Jezus Chrystus uzdrawia. 100%. Amen.